Jeżeli masz starszy sprzęt, który nie spełnia wymagań najnowszego systemu Microsoft Windows 11, to dzisiaj przedstawię Ci ciekawą alternatywę w postaci laptopów i komputerów poleasingowych. Dowiesz się, jak dużo możesz zaoszczędzić na wymianie swojego sprzętu w firmie, ale również prywatnie. Cześć, z tej strony Andrzej, jestem właścicielem firmy Servecom.pl. Zajmujemy się usługami informatycznymi oraz dostarczaniem sprzętu, m.in. poleasingowego. Jeżeli potrzebujesz bezpłatnej konsultacji, chcesz zapytać o ofertę, zapraszamy. Jesteśmy dla Ciebie dostępni. Kontakt znajdziesz poniżej pod filmem. Na dzień nagrywania tego filmu pozostaje już mniej niż rok do zakończenia wsparcia systemu Windows 10, a szacuje się, że wciąż na świecie działa około 25% komputerów, które nie spełniają wymagań nowszego systemu Windows 11. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o tym więcej, to poświęciliśmy temu osobny odcinek. I tutaj, jeżeli nie chcesz wydawać tysięcy złotych na nowy sprzęt, świetną alternatywą będzie sprzęt poleasingowy, który nie tylko pozwoli Ci zaoszczędzić i wymienić sprzęt, który będzie spełniał wymagania najnowszego systemu, taniej, ale również zakupisz sprzęt serii biznesowych najwyższej półki danego producenta z pełną gwarancją dwu lub nawet trzyletnią. Tutaj powiem o kilku przykładach naszych klientów, jak dużo można zaoszczędzić na sprzęcie poleasingowym, ponieważ koszt zakupu to jest mniej więcej 1/3 ceny nowego, czyli jeżeli na nowe urządzenie wydamy w granicach 3000, to na sprzęt poleasingowy o naprawdę bardzo porównywalnych parametrach wydajemy około 1000 zł. No przy zakupie 10 sztuk łatwo policzyć, że jest to już 20 tysięcy oszczędności. Natomiast mieliśmy takiego klienta, który długo się przekonywał, był to zakup około 100 sztuk na sprzęt poleasingowy. I no, jednym z wielu argumentów była tutaj kwestia gwarancji i tu może dopowiem, dla użytkowników prywatnych my dajemy zawsze, czy konsumentów, 2 lata gwarancji, dla firm jest to standardowo rok gwarancji, ale pozwalamy tą gwarancję rozszerzyć za dopłatą do 2 lub 3 lat. Ten klient ostatecznie zdecydował się na rozszerzenie tej gwarancji do 2 lat. Jest to dopłata 10% wartości sprzętu, no ale i tak wciąż zaoszczędził około 60% na tym zakupie. No, czyli łatwo policzyć, że jeżeli nowy sprzęt przy 100 sztukach kosztowałby około 300 tysięcy, to klient tutaj zaoszczędził blisko 150 tysięcy złotych. Także naprawdę ogromne oszczędności, ale nawet kupując prywatnie 1, 2, 3 sztuki, czy do mniejszej firmy, no, możecie sami to łatwo policzyć, jaka to jest oszczędność. A kupujecie nie tylko taniej, ponieważ sprzęt poleasingowy, który jest w ofertach również u nas na rynku w 99%, jest to sprzęt z wysokiej klasy serii biznesowych. W związku z tym kupujecie nie tylko taniej, ale również na pewno sprzęt porządny, który wiele lat może jeszcze posłużyć. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby kupować świadomie i chciałbym tutaj powiedzieć, na co zwrócić uwagę, kiedy chcecie i rozważacie zakup sprzętu poleasingowego. Oczywiście cały czas mówimy o sprzęcie, który będzie już kompatybilny z najnowszym systemem Microsoft Windows 11. No i od tego trzeba zacząć, ponieważ jak wspominaliśmy w poprzednim filmie, który nagraliśmy, Windows 11 będzie pracował prawidłowo, czy był w pełni kompatybilny z procesorami Intel Core i3, i5, i7 8 generacji. No, nie wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi z tą 8 generacją, jak to zweryfikować, więc chciałbym tutaj też troszeczkę takiej małej porady, takiego tipa Wam udzielić, że 8 generacja procesorów została wypuszczona na rynek w roku 2019, czyli na dzień dzisiejszy, jak nagrywamy ten film, jest to 5 lat, możemy liczyć. I teraz, jeżeli zastanawiamy się nad zakupem komputera, nie jesteśmy pewni, no też oczywiście nie wszyscy sprzedawcy mogą być rzetelni w pełni co do informowania, mogą być informacje, że tam się da zainstalować Windows 11, no bo można to jakoś tam obejść, ale nie o to nam chodzi, no to jeżeli komputer jest starszy niż 2019 rok, no możemy być prawie pewni, że nie będzie on kompatybilny z systemem Windows 11. Jeżeli jest nowszy, no to w drugą stronę możemy być prawie pewni, że kompatybilny będzie. Oczywiście Microsoft
Microsoft udostępnił też odpowiednią listę procesorów i to też można sobie zweryfikować, ale taki prosty sposób, żeby patrzeć po prostu na tą datę produkcji jest, wydaje się, no, nieskomplikowany i możemy sobie, zresztą tak samo możemy sobie sprawdzić swoje komputery w firmie czy w domu, czy one będą spełniać wymagania, po prostu sprawdzając rok produkcji tego komputera. I kiedy kupić? No, mamy rok na ten zakup, no i teraz to jest nasza opinia i moja również ją podzielam, że generalnie wraz ze wzrostem zapotrzebowania, tak jak wspomnieliśmy, no to są jednak na całym świecie miliony komputerów, które trzeba będzie wymienić, przewidujemy wzrost cen. Aktualnie ceny naprawdę uważamy są bardzo atrakcyjne, zarówno sprzętu nowego, jak i polizingowego, ponieważ to rynek jest powiązany, jeden i drugi. W związku z tym na pewno aktualnie jest to dobry moment na zakup i można znaleźć wiele okazji do zakupu. Jeżeli będziemy tutaj zwlekać do ostatniej chwili, czy też dłużej, no może się okazać, że dane modele, które chcemy sobie wybrać, no będzie jednak problem z dostępnością, jak również cena może być wyższa. Także ja polecam zrobić to odpowiednio wcześniej, a wydaje się nawet, że aktualnie jest to całkiem dobry czas na dokonanie takich zakupów. Bardzo ważną sprawą, którą powinniście się kierować przy zakupie, jest kwestia licencji. Ponieważ sprzęt polizingowy może być sprzedawany z licencją Windows 11 w wersji refurbished oraz Windows 10 zupgrade'owany do Windowsa 11. No i tutaj myślę, że bardzo ważną kwestią jest rozwianie wątpliwości, jaka to jest różnica. Jeżeli mamy system Windows 11 z licencją w wersji refurbished, otrzymujemy taki oto hologram, który tutaj trzymam. Mamy takie hologramy, które od Microsoft, które naklejamy. Oraz dany komputer zostaje przypisany w bazie aktywacji Microsoft. Klucz sprzętowy zostaje przypisany do klucza produktu i otrzymujemy dożywotnią licencję na system Windows 11. W związku z tym kolejne reinstalacje, jakiekolwiek będziemy wykonywać, no nie będą tutaj problemem, po prostu będziemy sobie mogli je wykonać. Ta licencja do końca życia, powiedzmy, tego komputera będzie nam działać i dodatkowo ten hologram na pewno będzie tego, jest potwierdzeniem, że taka licencja została zastosowana. I tak to wygląda. Natomiast bardzo często sprzedawane są komputery zaktualizowane z Windowsa 10. To nie jest nic złego, to nie jest nielegalne. Microsoft umożliwia taką darmową aktualizację, ale nie jest to równoznaczne z otrzymaniem licencji na system Windows 11, no ponieważ Microsoft może się po pewnym czasie z tego wycofać, na przykład przy kolejnej reinstalacji już system nam się nie zaaktywuje lub też ta aktywacja po jakimś tam czasie zostanie wyłączona. Oczywiście w firmie Microsoft na dzień dzisiejszy zależy na pozyskaniu jak największej ilości użytkowników na najnowszą wersję systemu, więc na pewno przez pewien czas, ciężko powiedzieć jaki, te aktualizacje będą dostępne i nie ma tutaj firma Microsoft interesu w tym, żeby to wyłączać, natomiast no, z upływem czasu może się to zmienić, ciężko to przewidzieć, nie macie po prostu wtedy tej licencji. No i tutaj już na pewno będzie koszt, różnił się kosztem zakup laptopa tego samego z licencją i bez. Licencja w wersji refurbished jest to około 150 zł, czyli też tak naprawdę niewiele, bo jeżeli chcemy kupić sobie do jakiegoś swojego starszego komputera Windows 11 w wersji Box, Windows 11 Professional w wersji Box, dopowiem, no to jest to wydatek nawet 1000 zł aktualnie, czyli zakupując komputer polizingowy z takim systemem, no to będzie dopłata no, od 150 zł, 150, może 200 zł różnicy. Także na pewno też myślę, że warto mieć tą licencję, zwłaszcza jeżeli zakupujecie ten sprzęt do firmy, no to wtedy też nie ma żadnych wątpliwości dotyczących i legalności, i wsparcia do waszego oprogramowania, które posiadacie. Wspominałem wcześniej o sytuacji rynkowej, która jest dość korzystna, wydaje się, aktualnie dla kupujących. No to powiem może, jak wygląda to u nas. Takiego laptopa najbardziej, powiedzmy, podstawowego 8 generacji, który będzie posiadał już jednak 8 czy nawet 16 GB pamięci RAM, no, w tak zwanej klasie wizualnej B możecie kupić już za 599 zł, a komputer stacjonarny odpowiadający tym parametrom za 699 zł. Oczywiście te ceny cały czas się zmieniają, ale chciałbym to powiedzieć jako taki punkt odniesienia. W okolicach 1000 zł mamy już naprawdę szeroką ofertę komputerów, które spełniają wymagania systemu Windows 11. A jeżeli chcemy już kupić tak zupełnie coś nowszego, czyli powiedzmy 11. generację, to już takie powiedzmy
dwuletnie, trzyletnie komputery, no to mamy tutaj wydatek w granicach 1500 zł w klasie A, czyli no to jest, ale to już jest naprawdę sprzęt bardzo, bardzo, nazwijmy to, świeży. U nas możecie dowolnie skonfigurować takiego laptopa czy komputer poleasingowy pod swoje zapotrzebowanie, pod kątem ilości pamięci RAM, dysku twardego, czy innych dodatków, które możemy w nim zainstalować, co jest na pewno też ciekawym atutem w porównaniu do sprzętu nowego. Czy cena jest najważniejsza w sprzęcie poleasingowym? No tutaj właśnie nie należy kierować się tylko i wyłącznie ceną. Jest ona bardzo ważną składową zakupu. Jednak jak zaczniecie pytać o oferty, czy przeglądać oferty, zorientujecie się, że różnica tego samego laptopa o tych samych niemalże parametrach, czy komputera, szczególnie laptopa, to może być nawet kilkaset złotych. I chciałbym powiedzieć, z czego to wynika. Bo może trafiliście rzeczywiście na super okazję, to świetnie, ale może nie do końca. Bardzo ważną kwestią jest klasa wizualna tego sprzętu. Sprzedajemy zarówno my, jak i inne firmy klasę tak zwaną A, jak i klasę B, czyli klasę taką naprawdę ładną, która nie posiada żadnych większych skaz, ewentualnie minimalne ślady użytkowania, i klasę B, która posiada jednak jakieś większe ślady zużycia. I tu warto świadomie kupować. Informacje na temat klas znajdziecie również na naszych firmach, na naszej stronie internetowej. Kolejną rzeczą jest zużycie baterii. Oczywiście tutaj też można zastosować baterię nową, ale no, będzie to wtedy właśnie ta różnica w cenie już wynikała z samej baterii, ponieważ no, zużyta bateria w laptopie to nic fajnego. Po to kupujemy laptopa, żeby on pracował na baterii, a nie po to, żeby mieć cały czas pod kablem. Licencja, o której wspomniałem, czy jest to licencja refurbished, czy jest to licencja upgrade'owana, no to też jest ważne, to też wpływa na cenę. Dyski SSD po pierwsze są różnej jakości, to znaczy mamy w ogóle używane lub nowe, bo część sprzętu, no jeżeli wybieramy sobie konfigurację, to zawsze nowy, ale to też są dyski różnej jakości, są dyski tańsze, są dyski droższe, warto to świadomie wybierać, oczywiście te droższe są mniej awaryjne. Układ klawiatury, no laptopy poleasingowe pochodzą z całej Europy lub nawet świata i też mają różne układy klawiatury. Oczywiście możemy tutaj rozwiązać sprawę naklejkami, ale zawsze nieco bardziej cenione są te, które mają klawiaturę w standardzie US, czyli w tym, którego używamy tutaj u nas w Polsce bez żadnych dodatkowych naklejek. Występują też dodatki, jak modem LTE, czy czytnik linii papilarnych, czy wiele innych. One oczywiście też mogą wpływać na cenę danego urządzenia, jeżeli jedno urządzenie to ma, a drugie nie ma. No i na koniec rzecz bardzo ważna, to jest gwarancja, no bo jednak warto kupić to z gwarancją przynajmniej roczną, zalecamy dwuletnią, wtedy mamy ten spokój, że nic się nie wydarzy, a jeśli to się wydarzy, no to skorzystamy z tej gwarancji i nie będziemy narażeni na jakieś niewiadome koszty. Także podsumowując, polecamy zakup laptopa czy komputera poleasingowego jako dobrą, niedrogą alternatywę do zakupu urządzeń w stosunku do zakupu urządzeń nowych. I nie musimy się obawiać, ponieważ zarówno gwarancja, jak i wszelkie inne tutaj, jakby to powiedzieć, parametry będą spełnione pod najnowszy system Windows 11 i taki komputer może nam posłużyć jeszcze kilka lat. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam zarówno do subskrypcji kanału, jak i do obejrzenia naszej oferty na stronie internetowej serwe.com.pl. Dzięki i do zobaczenia.